Cześć, witajcie, z tej strony Waha, przed wami kolejny odcinek z Diablo. Oczywiście kontynuujemy sobie naszą przygodę. No i na początek musimy sobie tutaj porozmawiać z Leą. Wujku, żyjesz? Dzięki tobie i twojemu przyjacielowi. Potrzebuję twojej wiedzy. Co wiesz o gwieździe? Nie wiem zbyt wiele. Choć proroctwo dni ostatnich wskazuje, że jest to znak początku końca. Wujku, proszę, wystarczy tych twoich historii. Najważniejsze, że wróciłeś. No dobra. Co tutaj dostaliśmy? O, bardzo fajnie. W końcu mamy coś takiego typowego dla szamana. Dobra, sprzedajmy mu to tutaj, niech będzie. I sobie gadamy tutaj z nim. Skeletów był niegdyś naszym ukochanym władcą, Leorykiem. Zło Diablo doprowadziło go do obłędu. Stracił obu synów i własną duszę, aż ostatecznie został pokonany. Zdaje się, że teraz powstał ponownie, by nękać tę ziemię. Leoryk powinien być w bezkształtnej krainie, ale stoi między mną a gwiazdą. Pokonasz go dzięki starej koronie. Odszukaj kowala Hedriga. On wie, gdzie jej szukać. No dobra, to idziemy sobie tego kowala oczywiście. I zaraz zobaczymy, o co chodzi. Na pewno coś tam będziemy musieli mu pomóc, czy coś, żeby... Słyszałeś? Ja już po prostu nie pamiętam, co się tutaj robiło z nim. Kowalu, Deckard Cain powiedział, że pomożesz mi znaleźć koronę Leoryka. Nie teraz. Chodzi o moją żonę, jest zamknięta w piwnicy, tak jak inni pogryzieni przez umarłych. Muszę się nimi zająć, ale jak mam zabić własną żonę? To konieczne, kowalu. Pomogę ci. Dziękuję. No dobra. To wchodzimy sobie do piwnicy potępionych, tak jak się ładnie tutaj nazywa. Oj, mamy ich. Przyjaciele, wybaczcie. Kowalu, oni cierpią. Pomóż. Jego żona, z tego co pamiętam, jest jakimś bossem czy coś takiego. Tak mi się coś kojarzy. Świetny dubbing. No tak jak mówię, ona tutaj jest, powiedzmy, jakimś tam bossem, czy coś w tym stylu. No dobra. Nie poradziłbym sobie bez pomocy. Jestem twoim dłużnikiem. Nazywam się Hedrick Emon. Potrzebuję twojej pomocy, Hedricku. Szukam korony Leoryka. Tak, i mogę ci pomóc ją znaleźć. Została pochowana wraz z kanclerzem, moim dziadkiem. Jego grobowiec znajduje się na cmentarzu w Kotlinie Lamentów. A jeśli zobaczysz w okolicy mojego przygłupiego czeladnika, każ mu wracać do miasta. No okej. No i dobra, jak to jest w ogóle? No bo to ma niby większe te obrażenia, no nie? Tutaj niby mamy plus 11 do many, ale... No nie, no powiedzmy, że będziemy chodzić z tym mieczem, niech będzie. Jeszcze sobie tak spojrzę, nie tutaj, tylko właśnie w szczegóły. To mi się tutaj nie zmienia. Kurczę, jakieś takie zwykłe obrażenia.
Aha, no dobra, czyli tutaj działa normalnie, bo tutaj jest zwiększona szybkość ataku i to mi się tutaj zwiększyło normalnie. No ale dobra, właśnie dostaliśmy nową umiejętność. Posilasz się energią życiową, maksymalnie 5 wrogów w promieniu 18 metrów, no nieźle. Na pewno nam się coś takiego przyda, niech będzie. Dobra, tak więc teraz musimy udać się do północnej bramy. Wiecie, sprawdzałem z tą bronią, o co chodzi, tak szczerze. No bo ja niby tutaj korzystam z tych strzałek i w ogóle, więc teoretycznie no miecz nie powinien nic mi dawać, no nie? Czy jakieś tam broń, ale jak widzę, to działa wszystko normalnie. Dobra, no to idziemy. I musimy sobie znaleźć cmentarz porzuconych. Dobra, to będziemy sobie szukać go po prostu. Tutaj mamy jakiś nowy przeciwnik, jakieś ścierwojady. Ale słabiutkie one są. Zaraz sobie zresztą wypróbujemy naszą nową moc, ale to oczywiście jak tam będzie więcej przeciwników. O. Aha, to jest coś takiego. Dobra. Aha, z tego jeszcze przecież to wyrapię. Za ile ten cmentarz znajdziemy, bo to w Diablo różnie to bywa. Ale z tego co wiem, to jak się wiecie, już długo chodzi po mapce, to w końcu nam się pojawia na tym. Na mini mapce nam się pojawia w końcu, gdzie to jest. No i dobra, zabicie. Ale jeszcze raz, co to robi w ogóle? Aha, to tak naprawdę... Tak naprawdę nic moim przeciwnikom nie bierze. Tylko jakby daje mi premię do inteligencji i tyle, no ale... Jak mam premię do inteligencji, no to oczywiście mam większe obrażenia, więc spoko, no naprawdę. Znaczy, na pewno nam się to przyda. Nie jest to jakaś świetna umiejętność, jak tak sobie na nią patrzę, ale... O, a mnie przyciągnął tu. No, on jest już na pewno mocniejszy, bo tutaj sporo mi biorą. Nawet jego słudzy są dość mocni, naprawdę mało im zabieram. O, zobaczymy, czy damy radę w ogóle z nimi, tak szczerze. Mana mi się tutaj kończy. Nie wiem, czy nie będziemy musieli sobie zmienić poziomu, bo jak widzicie, trafiłem tylko na złotego, już naprawdę jest problem. Tylko to sobie wezmę już tak typowo pod koniec. Aha, widzę, że mamy jakieś wolne miejsce w tym odcinku. No, pobawimy się trochę z nimi tutaj. Ale szczerze mówiąc, w końcu jakieś wyzwanie jest, bo tak to wszystko to bardzo łatwo szło. Dobra, no powoli ich tutaj zabijamy, nie? Potrzebuję many. Co to jest w ogóle? Aha, okej. Okay. No dobra, i został tylko on, więc spoko. Nie mam dość many. No i dobra, udało się. Co my tutaj możemy sobie założyć, bo coś mi tutaj... No co z tego, że ja mam wolne miejsce, skoro nie mam nic, co mógłbym założyć. No właściwie mogliśmy się troszeczkę poobkupować w tym sklepie w mieście. Szczerze mówiąc, bo tutaj właśnie mamy te puste miejsca, ale dobra, teraz to już trudno.
Na razie nawet nie mamy jeszcze opcji powrotu do miasta, tak wiecie. Portalem po prostu. Dobra. Dobra, czyli po prostu po użyciu tego mamy większe obrażenia i tyle na to wychodzi. Potrzebuję many. No nie wiem, czemu ciągle mi to pokazuje, że mam wolne miejsce w jakimś punktu. No, no wiem, że mam wolne, ale co mam tam niby założyć, jak nic nie mam. No dobra, idziemy dalej w tamtą stronę. A, niech się już tam bawią. Nie chcę mi się tam już wracać, szczerze mówiąc. Szkielecik nam tutaj wyleciał. W ostatnich dniach panowania króla Leoryka nawet szkielety pradawnych nie zaznały spokoju. No właśnie, tak jak mówiłem, i tutaj po jakimś czasie w końcu nam się pojawiło, w którą stronę mamy iść. Ale tak czy siak ja i tak chciałem iść właśnie w tym kierunku, więc spoko. Dysponują sprytem, który sprawia, że są dość groźni. Osiągnięcie, niszczyciel na grobku. No nie wiedziałem, że coś takiego jest. Opas akurat jakiś mamy. O, ale ten jest lepszy. Dobra, tutaj mamy wejście. I teraz mamy poszukać ołtarza, kanclerza. Dobra, ale właściwie to teraz nawet możemy się wrócić. Powiedzmy, że się wrócimy do Tristram i kupimy sobie te rzeczy, których po prostu nie mamy. Nawet obojętnie co, byleby wiecie, coś tutaj założyć. No właściwie to my nic tutaj nie mamy. Aha, to karwasza akurat mam. Rękawiczki też mam, ale na przykład butów nie mamy żadnych. Poza tym tutaj coś jest fajnego. Powiedzmy, że sobie to weźmiemy. No i co, niech te buty będą. Chociaż tam jest jeszcze jakiś handlarz. Tylko nie wiem, co tam u niego będzie. Nie dotykaj niczego, chyba że to kupujesz. Dbam o czystość swojego towaru. No tutaj jest jakiś pas, który na pewno jest fajniejszy, to bierzemy go sobie. O, no niech będą jakieś tam buty takie. To również sobie weźmiemy. Dobra, i to by było na tyle. To sobie zakładamy, to sobie zakładamy, to nie. To i reszta jest na sprzedaż. No i dobra. I wracamy sobie tam, teraz na pewno będzie trochę lepiej. Cmentarz porzuconych, lecimy sobie z powrotem. Aha, i teraz mamy zejść pod ten cmentarz. Mam coraz więcej siły. 10 poziom mamy. O, i mamy w końcu umiejętności pasywne, spoko. Jakąś siłę dżungli. Tutaj są te pasywne. Krąg życia. Kiedy w promieniu 20 metrów zginie jakiś przeciwnik, będzie istniała 15% szansa, że automatycznie pojawi się pies zombie. Tylko że ja nie wiem, czy ten pies tak po prostu może się pojawić, że będę miał 4 psy, czy jak to jest, nie wiem za bardzo. Zmniejsza obrażenia otrzymywane przez ciebie i towarzyszące ci stworzenia o 15%. No to jest fajne takie. Po prostu. No wiecie co, weźmiemy sobie takie pajączki. Teraz spróbujemy z tymi pająkami. Zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczymy, czy to będzie fajniejsze, czy nie. Obrażenia chyba ma większe z tego, co tam widziałem.
No nie wiem, zobaczymy trochę tym pogramy. No na pewno te pająki tutaj jeszcze atakują, no nie? Więc jak będzie jakaś tam duża grupa, no to... Na tej ziemi rozegrało się wiele tragedii. Wiele duchów wciąż nie może zaznać spokoju. Błąkają się w poszukiwaniu zemsty. Zaatakują każdego, kto pokaże się w okolicy. Sądzę, jak mam tutaj zejść? Krew przywróci im stracone życie. O nie, no jest tutaj gdzieś zejście. Tutaj, no właśnie. Mam raz złota trochę. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy fajne te pająki są, czy nie. Teraz pobiegamy z tymi pająkami. Sprawdzę swoje umiejętności. O, ciągle zapominam tego używać. Potrzebuję więcej many. No, zdaje, oni dużo tego życia mają. Czyli takie moje rzucanie jakby w niego tym swojkiem nic mu nie zabiera, no nie? Tylko dopiero te pająki chyba mu coś zabierają. Czy nie wiem, jak to jest w końcu. No ale dobra, są zabici. Tylko wiecie co, może w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek. Tak troszeczkę... O, powiedzmy, że w połowie misji, ale jak wiadomo, ja nie chcę robić za długich tych odcinków, więc po prostu teraz sobie to zakończymy, a w kolejnym po prostu rozpoczniemy sobie od tego samego miejsca i będziemy sobie kontynuować przeszukiwanie, no powiedzmy, tych podziemi, tak więc dzięki za oglądanie, jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz i tak dalej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.